Ewangelia według Heroda, Marcina Wolskiego napisana jest świetnym językiem, coraz bardziej lubi książki Pana Marcina i przyznam szczerze, połykam je w okamgnieniu. Jeśli chodzi o Ewangelię według Heroda, to czytałem ją jakiś czas temu, ale myślę, że moje odczucia, które gdzieś tam sobie zapisałem, będą nadal aktualne. Od początku Ewangelia e, współgrała mi e, z piosenką, e, a raczej z pieśnią Obława, i myślę, że e, Wam po przesłuchaniu, po posłuchaniu mojej recenzji też w jaki sposób będzie się to e, ze sobą łączyć. Od zawsze dzielę książki na te, które mają melodię, i te bez melodii. Szczególnie te drugie ciężko się czyta. A jaka jest Ewangelia? Kiedy skończyłem czytać Ewangelię według Heroda, siadłem przed komputerem, aby ułożyć myśli. Wszedłem na YouTube, by posłuchać. I nagle zobaczyłem obławę w wykonaniu zespołu Zako Power. Zaciekawiony kliknąłem i nagle zrozumiałem, że znalazłem melodię do książki pana Marcina Wolskiego. Powiem, świetnie właśnie współgrają słowa, jak i treść samej książki. Na początku mamy, skulony w jakiejś ciemnej jamie, smaczniem sobie spał. I spały wilczki młody zupełnie ślepe jeszcze, w tym stary wilk przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął głucho, aż mną szarpnęły dreszcze. Jak to odnosi się do książki? Ano tak, że jest spokojny początek, Joe Carpenter, emerytowany agent, Pieniędzy ma w brud, realizuje swoje marzenia, szukartek faktów i podziwia piękną panią przewodnik. Następne słowa z piosenki z obławy: Poczułem wokół siebie nienawistną woń i tak dalej. Nagle przypadkiem Joe odkrywa proroctwo, które podrywa stronów rządy USA, Rosji i Unii Europejskiej. Choć jeszcze nie wie, rozkaz został wydany. Właśnie rozkaz e, schwytania go. Joe przypadkiem dowiaduje się, iż stał się przyczyną Holokaustu, w którym ginie to co najpiękniejsze i najcenniejsze, czyli przyszłość ludzkości. Emeryt i agent nagle musi walczyć. Musi stanąć do walki z mocarstwami, mając po swojej stronie tylko kilku przyjaciół. I choć siwy włos, srebrzy skroń, rusza naprzeciw potęgom. Tu Również przywołamy słowa piosenki, bo świetnie komponują się, jeszcze raz pokazuję, jak świetnie się komponują. Wypadłem na otwartą przestrzeń pianę spyska Tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron złamnie otacza woń. Akcja przyspiesza, ze strony na stronę. Makabryczne odkrycia, morderstwa, pożary i pościgi. Być może źle odczytam intencje autora. Ale szczęśliwe zakończenie jednocześnie jest przestrogą. Pan Marcin Wolski pokazuje, iż to nieprawda, że źli ludzie są w przewadze. Prawda jest taka, iż to dobrzy osiedli na laurach i bojąc się o swoją wygodę, nie przeciwstawiają się złu. Z książki na książkę, tak jak powiedziałem na początku, zaczynam wciągać się w pisarstwo, Pana Marcina. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie mi dane czytać tak świetne historie jak Ewangelia według Heroda.